Rozszumiały się wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos. Od łez oczy podniosła błyszczące na żoniecki, na twardy życia los. Nie szumcie wierzby nam, żalu, co serce wie. Nie płacze dziewczyna ma, bo w partyzance nie jest źle. Do tańca grają nam granaty Wisły wszem. Śmierć kości niby łam, lecz my nie wiemy, co to lęk. Błoto deszcz czy słoneczna spiechota, wszędzie słychać miarowy równy krok. To nasze ujewaneczna piechota. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w uznaniu szczególnych zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mianował pośmiertnie na stopień podporucznika pana Eugeniusza Szczepańskiego. Jednocześnie informuję, że pan Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej, mianował pośmiertnie na stopień majora, pana porucznika Stefana Kobosa. Uprzejmie proszę pana pułkownika Jacka Mukę z Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pana Sobomira Zawiślaka, prezesa Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przekazanie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej, aktów pośmiertnego mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Szanowni Państwo, akty mianowania odbiorą pani Danuta Walter, córka Eugeniusza Szczepańskiego oraz pan Zenon Polaczek, członek rodziny Stefana Kobosa. Za ich postawę i walkę o wartości uniwersalne, prawdę, wolność, sprawiedliwość. Walce tej poświęcili swój czas, swoją prywatność, niejednokrotnie swoje życie. Walkę podjęli mimo przeważającej siły okupanta w czasie samej wojny i po jej zakończeniu. Nagrodą dla nich była wolność i wdzięczność mieszkańców Brzezi. Za przyznany awans dziękuję Ministerstwu Obrony Narodowej, jak również prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość, panu Sławomirowi Zawiślakowi, za wspieranie inicjatyw lokalnych upamiętniających zakryte karty historii, m.in. Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia w Brzezinie. Podziękowania kieruję również panu doktorowi Wojciechowi Panusowi za jego ogrom pracy i poświęcony czas na ujawnienie nieznanych faktów historycznych zawartych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. I wreszcie dziękuję pani Magdalenie Szczepańskiej za całokształt.
za oddanie serca sprawie należnego upamiętnienia bohaterów Brzezin i w tym mojego krewnego majora Stefana Kobosa Brzoska. Dziękuję również wszystkim tym niewymienionym, którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo. Wyróżniam medalem Propatria. Pan pułkownik Jakub Marek Karbowski Narkiewicz, pan Józef Konopka, pan Jan Piotr Perkowski, pani Ania Rojek, pan Adam Wielgosz. Jakub Garbowski, przyczyn zdrowotnych nie może uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Medal odbierze w najbliższej przyszłości w Zamościu przy jakiejś uroczystości. Uchwała nr 58 w sprawie nadania honorowej odznaki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręt Zamość. Na podstawie obowiązującego regulaminu oraz po analizie przedstawionych wniosków Prezydium Zarządu Okręgu postanowiło przyznać osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręt Zamość honorową odznakę zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręt Zamość. Działając zgodnie z paragrafem punkt 1, punkt 2, Prezydium Zarządu Okręgu przedstawiło jednogłośnie podjęło uchwałę o nadaniu odznaki następującym osobom. Magdalenie Siedlecki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin i panu Tomaszowi Szczepańskiemu. A ja dziękuję za wszystko, że wszystko pani ma do powiedzenia, pani nie udało mi się, to nie wiem. Dziękuję, dziękuję. Nie odchodzi tam. Na końcu żona. Szanowny panie pośle, czcigodni księża, szanowni państwo, wszelki stopni godności. Nie mam sumienia, żeby tutaj trzymać tak wszystkich przy takiej pogodzie, ale pamiętajmy, że oni przez te lata, kiedy się ukrywali, kiedy walczyli, takich dni na pewno mieli dużo więcej, jak my mamy dzisiaj. I nie byłoby tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło w Brzezinach przez te ostatnie lata, jakby nie stowarzyszenie, jakby nie pomoc wielu osób, którym na sercu leżała prawda, którą teraz stowarzyszenie Magda wyjawili. Nikt do tej pory nie odważył się pokazać prawdy, pokazać ludzi, którzy faktycznie walczyli, którzy byli prześladowani. Oni to zrobili. I ja wierzę, że to nie jest koniec, bo dla Magdy to nigdy się nic nie kończy.
Ona już dzisiaj ma pomysły, co zrobić za rok, za dwa i wierzę, że to jej się uda. A mam do wszystkich tylko prośbę, że jeśli poprosi, pomóżcie mi. A tym wszystkim, którzy nie chcą pomagać, to nie przeszkadzajcie. A ona zrobi, co trzeba. Także dziękuję bardzo. 28 sierpnia 2020 roku w Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tulejówku odbyła się ceremonia wręczenia prestiżowych nagród w konkursie Przeszłość, Przyszłość. Prezes Stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach, pani Magdalena Szczepańska, odebrała z rąk pana Pawła Kurtyki, prezesa Fundacji imienia Janusza Kurtyki, nagrodę Przeszłość, Przyszłość w kategorii Upamiętnienie w terenie. Bardzo mocne brawa dla pani Magdy. Nagroda prestiżowa. Przyłada dowódcę pierwszej kompanii Narol Armii Krajowej, porucznika Karola Kosteckiego, pseudonim Kostek, oraz dowódcę trzeciego plutonu pierwszej kompanii Narol Armii Krajowej, dowódcę placówki Brzeziny Bełżyckie, Stefana Kobosa, pseudonim Brzos, którzy broniąc ludności cywilnej odpierali ataki ukraińskiej powstańczej armii na ziemię narolską. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Was wołam, żołnierze pierwszej kompanii Armii Krajowej Narol, poległych w nocy z 21 na 22 maja 1944 roku w bitwie pod Narolem, stoczonej z trzema sotniami ukraińskiej powstańczej armii. Przywołuję poległych strzelców: Józefa Brugowskiego, Wenisława Głaza, Edmunda Koczana, Aleksandra Skupaka, Jana Markiewicza, Jana Kołodzieja, Jana Lasota, Jana Nieburzaka, Stanisława Patałuka, Jana Sycza, Stanisława Ważnego, Walentego Ważnego, Jana Patałuka. Stańcie do apelu! Kolegi na polu, chwał! Wołam 40 cywilnych ofiar bitwy pod Narolem, zamordowanych przez oprawców z ukraińskiej powstańczej armii. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Salwy honorowe! Trzeba! Ładu! Salwą! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Stąd już poświęcę na kroplach wiary, Pan przeniesie to wszystko dalej na te rzeczy poświęcone.